męczy cię trochę, że dziennikarze za każdym razem poruszają, mimo że to już 9 lat, temat wypadku? Wydaje mi się, że nie, bo to, co powiedziałaś na początku, że trochę traktujesz to jako przekazywanie wiedzy, tak, że można, ale chcę usłyszeć to od ciebie, jak to wygląda. Mm. Czasami tak. Czasami mnie to bawi, że po tylu latach muszę się wciąż tłumaczyć z tego wózka. Bawi mnie to jeszcze na tym poziomie, że ja zapominam, wiesz, tak naprawdę, że jestem na wózku, że coś jest ze mną nie tak i nagle mam wywiad i na ten wózek i jak pani się czuje z tym, wiesz, a ja ojej, ten wózek, rzeczywiście on tu jest. A ja chciałam promować tą płytę. A ja przecież, nie, to nawet nie chodzi o to, ja nie mam z tym problemu, tylko właśnie może to jest objaw tego, że ja nie mam z tym problemu, bo ja o tym zapominam. Ale wiem, że wielu ludzi najwyraźniej tego tematu jeszcze nie zna do końca, albo może on nie jest jeszcze zgłębiony na tyle, żeby już się znudził kompletnie. I ja opowiadam o tym zawsze w kontekście właśnie tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli pewnej historii, pewnej całości, która służy też motywowaniu ludzi właśnie, która, wiesz, opowiadam o tej tragedii jako o trampolinie, od której można się odbić. I tylko ten kontekst mnie interesuje.